numer 411. Ponownie projekt zarządu. Szanowni Państwo, zadanie numer 1 ustalone uchwałą jest środki powierzone na remonty placówek oświatowych. Musimy zmienić, mówiąc wprost, nazwę tego zadania. I będzie ono teraz brzmiało tak. Szkoła podstawowa numer 32. Modernizacja kotłowni, wykonanie projektu kotłowni i wewnętrznej instalacji grzewczej, dostosowanie pomieszczeń do nowych urządzeń kotłowni, wykonanie kotłowni według projektu technicznego. 5000. To jest taka sama kwota, tylko jest doprecyzowanie nazwy zadania, ponieważ ta stara nazwa zadania powodowała, że był źle zrobiony kosztorys i no, finalnie zaowocowałaby tym, że szkoła na przyszły rok w Zimienie miałaby centralnego ogrzewania. W związku z czym to dotyczy 5000, zaraz będzie kolejna uchwała dotycząca tego samego zadania z priorytetów. I także to jest tylko zmiana nazwy badania. Czy jakieś pytanie? Czym jest zapalane? Projekt będzie wykonywany, więc ja powiem szczerze, myślę, że tam jest cały czas gazem. Tam na pewno nie jest to kocioł z węglem, to wie, bo tam już dawno nie ma. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja tylko chciałem Komisja Edukacji i Pozytywnie. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za pan Staci. Druk numer 412. To dotyczy tego samego zadania, czyli jest również zmiana brzmienia, ale dochodzi paragraf 2. Zwiększa się kwotę przeznaczoną na przedmiotowe zadanie do 80 000 zł, czyli wzrasta ta kwota na priorytetach o 20 000. To wynikło właśnie z tego, że tamten pomysł kosztowałby 120 000 w rozłożeniu na dwie raty. Teraz robimy samą kotłownię, tylko trzeba, musimy dołożyć, żeby to zrealizować. Jeśli nie dołożymy tych 20 000, no to mniejsza kwota, nie jesteśmy w stanie tego zadania zrobić. Czyli żeby tą kotłownię zrobić od A do Z, tyle mniej więcej po rozmowach z ZEO w końcu wykonanym prawidłowo kosztorysie wyszło. Dodatkowo ZEO twierdzi, że jeżeli by nie daj Bóg jeszcze brakło, no to oni już biorą to na siebie. Co prawda nie zawsze te obietnice mają pokrycie później w przyszłości, natomiast no musimy w jakiś sposób ufać jednostkę miejską, jak słyszeliśmy tutaj. Czy jakieś pytania i uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.